Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad przeważającą częścią Europy dominują głębokie i aktywne niże z frontami atmosferycznymi. W ciągu najbliższej doby pogodę w Polsce kształtować będzie ośrodek niżowy z centrum nad Morzem Norweskim. Napływać będzie wilgotne, polarnomorskie powietrze. Dziś nad przeważającą częścią Europy pojawi się dużo chmur z opadami deszczu. Więcej przejaśnień, ale wietrznie na Wyspach Brytyjskich. Dość pogodnie będzie w rejonie Morza Czarnego. Temperatura od zera w Moskwie, około 3 stopni w Berlinie, do 15 w Atenach. A już teraz przejdźmy do kolejnej mapy. Wtorek w całym kraju zdominuje deszczowa aura. W ciągu dnia nad obszarem Polski przeważnie zachmurzenie duże, z niewielkimi przejaśnieniami. Rano opady deszczu spodziewane są głównie w pasie od Dolnego Śląska, ziemi lubuskiej przez centrum, po Podlasie, aż po Mazury. Po południu od zachodu wkroczy front z opadami i deszcz pojawi się na zachodzie, a z upływem czasu także w centrum i na północy. Termometry w dzień wskażą od 4 stopni na północy do 7-8 na południu Polski. Wiatr umiarkowany będzie się wzmagał. Przewidziane są wahania ciśnienia. Na barometrach w Warszawie około 1011 hektopaskali. A już teraz zapraszam Państwa na wędrówkę po poszczególnych regionach naszego kraju.